Tutaj. Jeśli Kasia wyjmuje hulajnogę, to znaczy, że już się robi ciepło. Dobra, ale pomóż mi, bo nie mam czasu, a mi się tutaj kolebocze. Złożyła się, a tak? Mhm. Ale to trzeba mocno ścisnąć, czy co? W zeszłym roku mieliśmy właśnie przeboje, że podczas jazdy się... Wiesz co, tutaj musisz mi ten, jeszcze raz zakręcić. Da radę jeszcze raz? No nie, dobra, przejedziemy, zobaczymy. Witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Kasia jedzie do fryzjera i postanowiła, że pójdzie na hulajnodze. Tylko ta hulajnoga właśnie w zeszłym roku podczas jazdy, wyobraźcie sobie, podczas jazdy po prostu kierownica wpadła, nie? No i teraz też, dlatego mówię, żeby się przejechała i sprawdziła, żeby nie było tak jak w zeszłym roku. Po zakupach w plecaku zostało? Tak, tak. A co to jest? Anasy. Ale to mi nie daj tego, tacie daj. No ale to moja wina, że ty tego nie wyjąłeś wczoraj? No moja wina? Mam. Wiesz, że umiem drugiego boardu u nas na rurce? Zrobisz już? I zrobię do 1.8. Ale tam. Ej, mam dla ciebie wyzwanie, skoro jesteś taki sfany. Co? Tak, tak. No. 5 trików dla początkującego. Czy zrobisz? Zrobię. Wziąłeś buty, założyłeś dzisiaj? Jeżdżę na nich. No? 2 godziny, nie? Parak. Bo Miłosz wziął buty, które mi się bardzo podobają. Kupił tanio, ale one są właśnie z takim meszkiem, że no po prostu... Bardzo pierwsze zdanie. Dbam. A tamte widziałem, no jest ściorane. Myślę, że się o nie dbał. No. One już były z dziurami. Co, tata? No chodź do mnie. Słuchaj, chciałbym, żebyś zrobił 5 podstawowych trików. Dasz radę zrobić? Na bęku czy na placie? No tutaj, ja ci powiem. 5, ok? Zgadzasz się? Dawaj. Zaczynamy od whipa. Drugi bar spin. Na flacie? Tak. O Jezu, nienawidzę tego triku na flacie. Wszędzie umiem idealnie, a na flacie nienawidzę tego robić. Przyznam się. Było? No było, ale później się będzie. Dobra. Fejki. 1.8 fejki? Nie, fejki. Ale od tego? Możesz podjechać. A, bo ja myślałem, że na flacie. A to zrób na flacie. Czy możesz zrobić na flacie? A nie, bo to jest 1.8, tak to. No to zrobię same fejki. Teraz 360. O Jezu, no weź, no nie. 360. Umielki klep w ogóle. 360. Umielki klesa, 360. Barley Wine, i takie rzeczy. 360. Anime. No Jezus Maria, no weź. 360. No, a ja tego nie zrobię. Ty ja. Dobra, może zrobię. No. Wiktor! Zaimponuję ci, patrz. Musisz to robić? Tak. Ale zrobię. Podajesz się? Nie, zrobię. Może mogę przyjść później, wieczorem? Nie, zrobię. Stój, zrobię, muszę to zrobić. To inne, poczekaj, to sobie poćwiczysz. I ostatnie, to się nazywa manual. Manual? Mhm. No ale manual, no to zrobię, no ale... No to zrób. No ale w sensie, no manual zwykły. Tak. Ale długi? No nie, 2 metry. I co jest podstawowym trikiem? Zwany hop. Nie masz, tego nie było. Zwany hop. Bar spin. Tail whip. 1.8 i 360. Czyli ja ci zadałem takie trochę trudniejsze troszeczkę. No tak, no ale fibel jest podstawowy. Później po południu mam widzieć, że umiesz 360. No blisko, ale jeszcze trochę. Jak się spało dzisiaj u Mateusza? Ekstra. Tak? Fajnie? Zadowolony też? Aha. Dobra, idziemy do pracy. Tata, no? Mam pytanko, jak Xbox się tak się ładuje, to mogę na komputerze zainstalować Fortnite'a? Nie, że to jest na Xboxie? No. Nie, to co jest na Xboxie, to jest na Xboxa. Ale aczkolwiek na Xboxie jest Fortnite, tak? A co, grałeś u Mateusza Fortnite'a? No, ale ten też, no bo jak nada się instaluje ten głupi 8 sezon, znaczy nie jest głupi, ale... No.
Damianek wpadł na jeden meczek i szybko dostał, 5-2, a teraz ja wszedłem, że dostałem jakieś prezenty od widzów i nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ostatnio mi Tomek mówił, że u nas w kinie można obejrzeć właśnie mecze Ligi Mistrzów. Chętnie bym poszedł na taką zorganizowaną imprezkę. A teraz wolnym krokiem zmierzam do sklepu. Biedra, jabłka, ziemniaki, papryka, cebula i tak dalej. Cała lista jest. Tak wczoraj zrobiłem już część zakupów. Ja myślałem, że dzisiaj będzie bardzo mało, a tu jeszcze jest sporo. Marcel otwiera Starlinka. I te opakowania wszystkie już dawno temu miałem. Ile? Od kiedy to masz? Nie wiem, ale tata, pomóż. Ja chcę tą broń i tą wyjmij. No i będzie chciał tutaj sobie właśnie zagrać. A to jest o tyle fajne, że zakłada się, bo to jest statek, tak? To jest statek. Statek i jego się zakłada na co? Na pilota, na konsolę. Tato, pomożesz? Na kontroler. A w środku jest ludzik. Cześć. Ej, ty, skater. Pierwszy raz się widziałem na desce. Pokażesz mi jeszcze raz coś? Wiem, dzisiaj prawie cały czas na BMX-ie. Widzieliście na BMX-ie? No. Wiesz, tylko się nauczyłam? No. Zjeżdżać z tego, wjeżdżać na miskę i wysokiwać z tego. Tak? No. Czyli co, jutro BMX? Nie. Jak coś też BMX. Ale mówisz, że coś, że ci jeździłeś na rowerze? No jak, wiesz, myślę, to jest łatwe. Ale różnica kolorystyczna. No, patrz. No. Yeah. Ej, zobacz, że taki wakacje. Ja jestem. A ja miałam bluzę, wszyscy są w krótkim rękawku. Ale zobacz, że jest chłodno. No, jest chłodno. Ale bo jesteśmy w cieniu. Mariusz, Miłosz poprzez ten skatepark jest tak opalony, że głowę ma białą, a twarz ma po prostu opaloną i widać tutaj pasek z jednej strony. Pokaż z drugiej strony, też będzie widoczny. I tutaj, czyli białe, opalone, białe. A patrz tu. Jakie ty masz ręce. Ty musisz sobie smarować. Smaruję. Cześć. O, cześć. Dobry. Ty musisz sobie smarować. Kremem. Smaruję przecież. Ty masz popękane strasznie. To smaruję. Wcześniej było krew tutaj, a teraz... Docieramy dużych ilości tlenu. Są wyniszczone, bo już jest stary. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Mamy koszyczek wielkanocny. Idziemy do kościoła. Idę z dzieciakami. Tutaj są dwa koszyczki, jeden i drugi. I chcę nagrać dzisiaj TikToka. Mama, a gdzie jest dzieci Matej? Jaka mama? Jeszcze raz, co może to chcesz Marzę powiedzieć? Gdzie to było? Jaka mama? Moje? Ja tutaj spotkałem Piotrka. Słuchaj, chciałbym, żebyś wystąpił w moim filmie. Na TikToka nagrywam. Zagrasz... Co? Jak uważacie? Ty nie będziesz... możemy zrobić próbę generalną. O co pan ma w tym koszyku? A co pan ma w tym koszyku? O, widzisz? I o to chodzi. Tak, żeby... Tak zagram. Dobra. Trzeba to sprawdzić. Pierwszy raz słyszę o jakimś TikToku. A, pierwszy raz słyszysz tak. O TikToku? No. A słuchajcie, wy sprawdźcie, co ja mam tutaj. Bo to dopiero będzie jazda. Ja? Dobra. No właśnie, bo co to będzie w tym koszyku? O ble! Jedzonko! Ja akurat jestem głodny. Ale surowego nie wiem. Zrezygnowałem jednak z tego TikToka, bo w ogóle co chciałem zrobić? Mam tutaj kurczaka i chciałem zrobić na zasadzie takiej, że zamiast jajek jest kurczak. Ale pomyślałem sobie, jak już nagrywałem tą ostatnią scenę, że może to być, ja tego tak nie robię, ale mogą to ludzie różnie odebrać. Po prostu tu jest temat religijny i zrezygnowałem z tego. A co mamy w tym koszyczku? A co pan ma w tym koszyku? A co temu gościowi chodziło? I tutaj mamy mistrza. No i co, pasuje ci wszystko? Tylko nie mogę zrobić kiedy... Czego nie możesz zrobić? Jednej... I samemu? Dajesz radę? Przestraszyłeś się? Ja. A, żartowałeś, co powiedziałeś? Że nogi nie będą jednak mierza, ja sobie pożartowałem. Yeah! Też wam pomagam. I
Tutaj. A słuchaj, myślałeś, że będzie pusto? I co? Było pusto. No zazwyczaj to tu pusto jest, ale dzisiaj akurat się tak trafiło. Co już zwijamy się? Przyjechaliśmy... Kasia przyjechała na cmentarz, więc przy okazji... Cześć. Więc przy okazji wpadliśmy sobie na nowy tutaj właśnie skatepark. Jak odwiedzaliśmy dwa razy, ostatnio byliśmy chyba 2 tygodnie temu tutaj, to było właśnie pusto, nie? I miło się tak mocno dzisiaj nastawił, ale widzę, że dużo tu jest osób. Przyjeżdżają z okolicznych miast. Nie stąd bardziej, tylko widzę, że tacy starsi już dojrzali goście. Na deskach i na... Więc na BMX-ach, ale też na rolkach widzę. Jeszcze do apteki. Byłem kupić syrop, bo oczywiście tak jak przypuszczałem w poniedziałek, jak pojechałem z Miłoszem i byłem w nocy na tym skateparku nocnym, gdzie nagrywaliśmy film. Ja w koszuli i w marynareczce, 4 stopnie, 5 może było. Ja czułem, że będzie po prostu coś nie tak. I dzisiaj w ogóle od dwóch nocy strasznie po prostu kaszlę. A nieraz to mi tak złapie, taki atak mam, że nie mogę po prostu przestać i pluję śliną wszystkim i tak dalej. Ale będąc w aptece, teraz przypomniałem się jeszcze jedna sytuacja. Ostatnio oglądałem Różal, czyli zawodnik MMA, otworzył na swoim kanale, nagrywa filmy, bardzo fajne. No i pokazał ostatnio, ile rzeczy, ile dziennie bierze różnych tabletek, witamin, suplementów, tego wszystkiego. Ja byłem załamany. Nie wiem, to jest... Dziennie mogę przesadzić, no bo to zależy od jakie ma treningi, ale tam coś było około 10-15 rzeczy w ciągu dnia, bo to z tym, coś tam, na to, na żelazo, obojętnie, czy to jest szybko wchłaniające się, czy też nie, ale po prostu ta ilość tego wszystkiego, jak wątroba, jak to wszystko organizm musi przetrawić, bardzo dużo, bardzo. Jeszcze dwie sprawy. Mianowicie takie, że oglądam wiadomości. Przyniosłem laptopa, bo pomagałem Kasia robić ciasto, pomagałem wygnieść to ciasto i mówię, włączę, a wiadomości akurat tak. Ja nie oglądam, przyznam, ani na żadnej ze stacji nie oglądam wiadomości w telewizji praktycznie. Kiedyś oglądałem bardzo często, ale obejrzałem tutaj te TVP1, czyli wiadomości. I jestem zszokowany. Nie, dzisiaj mówiłem o religii, zrezygnowałem o filmie religijnym, nie mówię też w filmach o polityce, ale to co tutaj usłyszałem w ciągu 5 minut, to po prostu złapałem się za głowę. Chodzi o to, że wszystko jest tak podawane bardzo prosto, żeby człowiek, który nie myśli, żeby go jeszcze bardziej otępić. Chodzi o to, przynajmniej tak według mnie, wiadomości, czy w ogóle jak będziesz czytać, czy jak ja coś czytam, to chodzi o to, żeby człowiek się zastanowił. Czyli otrzymujesz informacje, czytasz, dowiadujesz się, ale żeby samemu wyciągać wnioski. A tutaj po prostu wszystko było politycznie, akurat w przypadku TVP, wszystko na platformę. Tu nie chodzi o to, czy jestem za platformą, czy też nie, tylko że chodzi mi o to, że po prostu ludzie nie dostają informacji, które pozwoliłyby, że samemu będą myśleć i samemu dojdą do jakichś wniosków. Po prostu, bo tutaj było tak, ci zrobili źle, rok temu też źle zrobili, głosowali źle przeciwko Polsce. No po prostu każdy widz, który będzie oglądać te wiadomości, to już jest nastawiony totalnie. I pamiętaj, jeżeli cokolwiek będziesz... To samo jest z Pudzianowskim teraz. Jest afera odnośnie tego nalotu na hotel. Ja akurat bardzo szanuję Mariusza Pudzianowskiego, ale popełnił według mnie dużo błędów takich prawnych. A wiele osób, jak czytałem i na Facebooku, przeglądałem później te osoby, które tak wypowiadają się, no poziom po prostu dla mnie żenujący. Wierzenie w jakieś takie różne rzeczy, które są jakby niestworzone. Włącznie z interpretowaniem jego zachowania. No, dużo osób myśli, że może wie, zna się na prawie, a później jak wychodzi, czego ja wiem, na swoim przykładzie i konfliktu, ktoś myśli, że wie prawo, zna prawo i tak dalej, i wiesz, poucza innych, a później jak przychodzi to do czego, to okazuje się, że nie wie. Myśl samemu, czytaj z różnych opcji te gazety, różne rzeczy, po to, żeby samemu myśleć. Nie daj sobą manipulować. Rozgadałem się za dużo, ale...
Jeszcze jedna kwestia związana z jedzeniem. Przybyło mi na wadze. Nie schodzę, a wręcz mi przybyło. Czuję to w brzuchu. Po prostu tutaj czuję, że jestem większy. I Kasia mi powiedziała, jak byłem w aptece, to żebym wziął coś na przeczyszczenie. Bo ja mówię, że muszę jakby się przeczyścić. Ale nie chodziło mi o to, żeby wziąć... Proszę nie patrzeć na ostatnią półkę. Na te inne można spojrzeć. Zresztą ta ostatnia się nie zmienia, jakby ktoś chciał porównać. Że... Tutaj, to, do tego zmierzam. Po prostu mnóstwo pachnącej wędliny. Kasia powiedziała, żebym wziął coś na jakieś tabletki na przeczyszczenie. Ja nie chcę właśnie brać żadnych tabletek, bo o co chodzi? Co jest najlepszym motywem na nabiał? Jogurty. Ja jogurtów ostatnio miałem bardzo mało. Chodzi o to, że one powodują, że w jelitach jest szybsza przemiana. I ja powinienem zjeść teraz więcej w ogóle nabiału przez najbliższe dni, żeby być lżejszym.